Siemaneczko, kontynuujemy drugi odcinek Until Dawn. Jestem ciekawy, jak tu się rozwinie historia. Także lecimy z drugim odcineczkiem. Na pewno będzie ciekawie. Zostawcie subskrypcję, dajcie jakąś łapeczkę na motywację. Dobra, lecimy. Dziś obchodzimy pierwszą rocznicę straszliwej tragedii, która miała miejsce na górze Waszyngtonu. Szeryf Annie Klein, która stała na czele śledztwa. Dziękuję za zaproszenie, Marcin. Słuchaczom nowe informacje o Hannah i Beth, później. Siostrach, które do dziś nie zostały odnalezione. Siostry Washington opuściły należące do rodziców schronisko dokładnie rok temu, nocą podczas śnieżycy. Przestępstwa? Oficjalnie tego nie wykluczono. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed budową schroniska na górze. No, klimacik utrzymywał, jest, nie można powiedzieć. Jest klimacik. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Funkcjonariusze przeszukali okolice. Wnosi, że dziewczyny nie zdołałyby tam dotrzeć. Ta góra zdaje się w jakiś sposób przyciągać tragedię. Nawet nie wiesz, ile w tym prawdy. Dziękuję, że przyjęłaś nasze... Całą rodziną Washingtonu, ich synem Joshem, szczególnie dziś, w pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington. Witajcie, przyjaciele i fani. Nie, dobra, jeszcze raz. Dobra. Witajcie, fani i przyjaciele. To jest absolutny hicior znów was tutaj gościć. Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood. No, pozwólcie, że przez moment odniosę się do tego trochę delikatnego tematu. No wiecie. Wiem, że pewnie wszyscy się o mnie martwicie i że powrót tutaj po tym wszystkim, co stało się w ubiegłym roku, to ciężka sprawa, wiecie, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że naprawdę wiele dla mnie znaczy, że to razem robimy i że jestem pewien, że dla Hanny i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy nigdy do końca życia. Przez wzgląd na moje siostry i... No wiecie. Także ten. To zabawmy się jak pieprzone gwiazdy porno i niech to będzie pamiętna wyprawa dla nas wszystkich, okej? Tak! Fajnie, fajnie się rozpoczyna. Fajne klimaty. Dobra, jesteśmy. Zaczynamy.
Memento Mori. 10 godzin do świtu. No dobra. O! Od razu gościu z tasakiem. Sam. Przyjaciółka Hany. Sumienna, taktowna, śmiała. Dobra, kontynuuj. Halo? Jest tam ktoś? Dobra. Mamy iść jak tak. Dobra, tu coś się świeci. X. Serio? Cholera. Dobra, brama nie działa. Przejdź górą, dobra. To lecimy. Wspinaj się. Ostrożnie, szybko. Lecimy. W sumie nie ma się co śpieszyć, to polecimy ostrożnie, nie? Po co ma nóżkę złamać? I mamy stracić bohatera na początku. Wspinaj się. Cyk. Dobra, udało się. Idziemy dalej. O, cześć malutka. O. Głodna? Pierdzióreczka. Tak? Nie ruszaj się. Nie możemy ruszyć padem. Dobra, udało się nakarmić wiewióreczkę. R1, bieżące zadanie. Udaj się na stację kolejki linowej. No dobra. A L1 troszkę przyspiesza, to przyspieszymy. Wypas. A, wyjaśnione są totemy, kolory i co oznacza każdy kolor. Śmierć, groźba, strata, pomoc, fortuna. Sobie przeczytajcie jak chcecie. Mam przewinę jeszcze raz. No, już jest totem. Przepowiadają, co się stanie. Dobra, weźmiemy R2, zobaczymy. Obróć do totem. Będzie tak. To jej przepowiednia. Gawron na dachu. Dobra, lecimy dalej. Chris? Jesteś tu? Jakiś plecak. Hmm.
zamknięte. No, krajobrazy są niezłe. Mroczne klimaty. Wow, graffiti aż tutaj? Przeszłość jest poza kontrolą. Dobra. Jakiś wandal zniszczył tablicę. Dobra. Co by tutaj? Dobra, może do tego plecaka. Torba jest tutaj, a ty? Chyba nie w środku, co? No proszę, co my tu mamy? Telefon wystaje. Myszkuj, zamknij torbę. Nie będziemy ciekawscy, zamkniemy torbę. Może jednak nie powinnam ugrzebać w rzeczach. Efekt motyla pojawi się, ilekroć zmienimy działanie w grze. Czyli gdybyśmy myszkowali, to byś on nas nakrył i było, gra by się inaczej potoczyła. Dobra, mamy drugiego bohatera, Chris. Zdyscyplinowany, leci na Ashley, opiekuńczy dowcipny. A, właśnie. Aktualizacja efektu motyla, czyli już gra nam się toczy innym trybem. Co? Nie powiem ci, musisz sama zobaczyć. Chodź, tędy. Gdzie? Tu niedaleko. Dobre rozwiązanie. Fajne. Zobaczymy. Aktualizacja statusu, lecimy dalej. Dobra. Jesteśmy we dwoje, to już jest raźniej. Tu coś się świeci. Znaleziono wskazówkę list gończy. No, myślisz, że wpadnie do nas? 98 rok. No, chyba ktoś tak zakładał. No daj spokój, przez większość roku tutaj hula wiatr, nikt tu nie zagląda. Totemy. Sam uszanowała prywatność Chrisa. Chris cieszy się, że spotkał Sam. Dobra. Ta-da! Nieźle, co? No! Dawaj, patrz na te śliczności. Śliczności to chyba niewłaściwe słowo. I po co to tu w ogóle jest? W sensie? Co do cholery robi strzelnica koło schroniska narciarskiego? Ej, stara, a poznałaś kiedyś ojca Josha? A co? Ma się za strażnika Teksasu, czy co? Pani życzy? A nie, ty pierwszy, Chuck. Dobra. Dobra, stacja kolejki linowej. Dotarliśmy, 21:11. Strzelamy po worach. Pucha. Pach. 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 Wow, a to żeś się popisał. No, niezły jestem. Zajebisty wręcz. Umówmy się, człowiek strzela, pan Bóg kulę nosi. Gdzie chce? No, nie, nie sądzę, mała. Nawet twoja stara by trafiła taką butlę z takiej odległości. O, wiewiórka. Ubijemy ją, czy nie? Nie, nie, wiewióreczki nie. Nie zrobimy nic. Zamierzasz kiedyś trafić tym czymś? Ej, snajper, transport jedzie. Chwila, już zacząłem to ogarniać. Rusz się, Chris, nasza bryka. I zrobił się efekt motyla. Jak nie zrobiliśmy nic. No ale wiewiórki też byśmy nie zabili. Sprawdzimy? Status. Sprawdzimy, co to się stało. Efekt motyla. Chris nie postanowił nie zastrzelić wiewiórki.
Równowaga w przyrodzie nie została zachwiana. No to zajebiście. Coś dobrego. Dobra. Jesteśmy teraz Chrisem, kierujemy. Kurde. No, zimno. Dziwnie być tu z powrotem rok po tym wszystkim. No, serio, kiedy tylko tu zajechałam, wszystkie wspomnienia odżyły. A to dziwne. Zamknięte. Josh o to prosił, żeby ludzie nie łazili. Naprawdę? Jacy ludzie? No, nie wiem. Raz podobno ktoś obcy kimał na stacji. O, słabo. Panie przodem. O, jaki dżentelmen. Dobra, jesteśmy. Wejdziemy do środka. Myślałam, że wagonik jest bliżej. Chyba trzeba poczekać. Chyba już rozumiem, czemu chcieli mieć tu strzelnicę. Ile to jeszcze potrwa? To jednak totalnie chore miejsce na dom. Nawet jak na bogaczy. Aj ten bogaczy. Raptem kupili sobie górę. Dobra. Jakaś kamera. Ha? Chyba nie da zmieniać kamery z innych kątów. Widocznie tak musi być, jak jest. No dobra, co tu zrobić? Co tu zrobić? Tu jest to, tu jest to. Dobra, wychodzimy. Chciał uruchomić. W końcu, idziesz? O. No wiesz, miałem w planie tu zostać. Przyjechałem sam. Ale... Okej. Całkiem jak na studniówce. No to siup. Ano. Ahoj, przygoda. Mam nadzieję, że to był dobry pomysł. Co? No wiesz, zebranie wszystkich w rocznicę. Josh serio się cieszył, że coś razem robimy. No raczej to nie będzie dobry pomysł. No, absolutnie tak. Wiesz, nie był taki podjarany chyba w sumie nigdy. Dobrze, dobrze. Strasznie trudno go wyczuć i trochę się martwiłam. Nie ma o co, to był dobry pomysł. Mam nadzieję, że pozostali też tak myślą. Przecież przyjechali, nie? Dzięki, zią, miło słyszeć. Wiesz co, skończmy gadać o tym, co było i cieszmy się wycieczką. Ach, wiesz, to masz rację. Wiesz, jak poznałem Josha? Nie. Okej, w trzeciej klasie. Josh siedział z tyłu sali, ja z przodu. Nawet nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Ale dzieciak siedzący obok Josha strzelił dziewczynie z przodu ze stanika i... nauczycielka przesadziła go do pierwszego rzędu. Na moje miejsce. Okej, no i? No i to, że ja trafiłem do tyłu. I? No, obok Josha, tak się poznaliśmy. Wiesz, zostaliśmy kumplami. I tak do dziś. Boska interwencja. Gdyby nie to, że Ginny Simon zaczęła dojrzewać 3 lata przed innymi, że akurat tego dnia założyła bluzkę z takim wycięciem, że było widać stanik, to kto wie? Możliwe, że siedziałabyś tu teraz sama. Albo rozmawiała z kimś zupełnie innym. Urzekła mnie jego historia. Bum. Efekt motyla. Dobra, co teraz? Jazz. Dziewczyna Majka. Ufna, lekceważąca, pewna siebie. Red
Tyre. No, Jesse, czas się przywitać. Górna stacja, kolejki, no. Co jest, kurde? Jess, hej! Jessica, tutaj! A co, wy macie jakiś zawał, czy jak? Utknęliśmy w tym cholerstwie. Czy możesz nas wypuścić? Prosimy. Zielone światełko, dobra. O mój Boże. Że mamy już trzy postacie. Jeszcze 10 minut i bym sobie odgryzł nogę. A fuj, Chris. Spójrz, ile tu twardego mięcha. Sam mięsień na mięśniu. Ta, widzę. No. Ej. Dobry, Chris. No. Żartowniś. Chris. No ładnie. Ktoś tu chyba leci na naszego ulubionego kumpla i gospodarza klasy Michaela Monroe. Chris? I chciałbym poznać te sprośne wizje, jakie nasza mała Jessica o nim snuje. Ciekawe. Wytłumacz, nalegaj. Dobra, spróbujemy wytłumaczyć. Mike i M zerwali. Ja z nim jestem. Uuu, drama. Wcale nie. Chirurgiczne cięcie, M schodzi, ja wsiadam. Ha. Dobra, lepiej ruszajmy do schroniska. Męczy mnie już cała ta natura. Idźcie pierwsi. Ja tu muszę chwilę zaczekać. Zobaczę, kto się jeszcze zjawi. Misio Mike? Co? Nie, inni też. Aha. Sam? Ale tu jest widok. Normalnie dech zapiera. Czasem zapominam, jak dobrze jest się zatrzymać i chłonąć. Serio? Naprawdę nie mogli zbudować tego schroniska zaraz przy kolejce? Jest dwójka następnych. Emily, była dziewczyna Majka. Inteligentna, zaradna, przekonywująca. Wtedy chyba nie byłoby tam tak łatwo. Matt, nowy chłopak Emily. Zmotywowany, ambitny, aktywny. Aktywny. Nie wiesz? No to gdzie jest czerwony dywan i kwiaty? Mam ciary. Prawie jesteśmy. W sensie tu jest jakoś tak, nie wiem. A, no tak. Dziwnie będzie znów tu wszystkich zobaczyć. Na pewno nie będzie jak na zwykłej imprezie, ale może będzie fajnie. Jezu! Mike, były facet Emily. Inteligentny, porywczy, przekonujący. Cześć wam. No, skubaniec. Michael. Ładnie ich nastraszył. Szkoda, że nie widzieliście swoich min. Facet, mało ci właśnie nie przywaliłem, Beka. Wal się, Michael. Luz, ludzie, no przecież jesteśmy kumplami, nie? Dajcie spokój z tą agresją, to tylko mały żarcik. Jesteśmy w lesie, trochę straszno. Czujmy się w tym klimacie. Poczujmy klimat? Serio? Masz coś z garem? Chciałem tylko rozluźnić sytuację, Em. Nie bądź taka. Jaka? No właśnie taka. Ty zawsze taka jesteś. Dobra, nie będziemy psuć klimatu na początku. Delikatnie, przywitaj. Michael. Kawa na ławę, dobra, bo inaczej zaraz wszyscy będziemy mieli gówniany weekend. Sytuacja jest dziwna i każdy z nas to wie, więc złapmy dobrą perspektywę i wyluzujmy, okej? Okay? Matt. Siebie? Łapię, nie chcę, żeby było dziwnie. Super. Wszystko gra? Tak jest. I co, zaczniecie się teraz miziać? O tak, zaraz się tak wymiziamy. Nie będziemy psuć klimatu od razu, nie będziemy serio, grozić, no bo się. Zobaczymy, co będzie. Dobra, na razie. Na razie lepiej mieć dobre stosunki. Oż w mordę. Co jest? Ej, słuchaj, możesz je dalej sam ponieść? Bagaże? Tak, no, wszystkie. Ale czemu? Bo jesteś młodzinem. Muszę znaleźć sam.
bo... Pewnie za Michaelem chce lecieć. Muszę ją znaleźć. Zapomniałam, że chciałam z nią chwilę pogadać, zanim się wszyscy zejdą. To nie może poczekać? Już prawie doszliśmy. To ważne. Matt, proszę. Dobra. Idź, jak chcesz. Porząsiu, dobra. Skoro to dla ciebie takie ważne, to wezmę i zataszczę. Ale masz u mnie dług. Co, proszę? No dobra, jesteśmy kwita. Przemyślę to. Uważaj na siebie. Widzimy się dług na górze. Wieczorem spłaci. Dzięki. Widać, każdy wybór wpływa na status gry. Ashley, Kujon leci na Chrisa, ciekawska, szczera. O, no, mamy. Mówiłem, że leci za Michaelem. Ktoś tu się z kimś poufala. I to trochę bardziej niż ustawa przewiduje. Powinni sprawdzić datę ważności swojego rozstania. O Jezu! Matt! O, a tu chłopak. Przepraszam, aż nie chciałem cię przestraszyć. Jezus Maria, znaczy Matt! Się, chciałem cię odrobinę wystraszyć, ale nie tak, wiesz, na serio. O mój nie? Boże! Wiesz co, Matt? Już, już. Spokojnie. Strasznie przepraszam, aż. Nie no, spoko. Okej, okej. Co tam oglądasz? Widać coś ciekawego? Daj zobaczyć. Wiesz, to jest zepsute w sumie. Nie wiem, nic nie widać. Co? Serio? Założę się, że znajdę jakiegoś dzika, który akurat będzie wsuwał lisa czy coś. Nie, nie damy mu. Niech na razie to... Po co ma się chłopak denerwować? Nie, Matt, w ogóle nie warto sobie męczyć oczu. Mnie patrzenia złapał taki ból głowy, także nie, nie. Okej. Luzik, skoro tak mówisz. Zobaczymy, co dalej będzie. Niech się na razie chłopak nie denerwuje. Jessica. Czytaj telefon. Co ty wziąłeś? No chyba komórkę weźmiemy. Coś tam wibruje. No, to teraz masz przekichane. Trzymaj ręce na widoku i jesteś otoczona. No, kim jestem, wystawiać opór? Cóż ma począć ta ponętna rebeliantka, jeśli nie oddać się w ręce tego przystojnego wojskowego i jego kajdanek? Dobra, ulepimy Śnieżkę. No, nie wiem, tak to ujęłaś, że... I... Pach! O! Łeb. Świetnie! Zapłacisz za to? Gdzie się chowasz, skowroneczku? Wow! Hej! Ty, unik, Matrix. Jest i rubelek. Halo? No dalej. Hej, Mike! Bum, szakalaka! Okay. Teraz mnie masz. Nie ukryjesz się, Mike. Znam wszystkie twoje sztuczki. We wróbelka nie... Nie będziemy celować w wróbelka. Lepiej w Majka strzelimy. Wow! A, masz! Znajdę cię, Jess. I co wtedy? Tarczy! O nie, przeciwnie. Już po tobie. O, mam cię!
Koniec! Ja wygrywam! I co, uległam? A, chyba nie. No, Michael tutaj... O tym wiedział. Sobie... Dobra? Okej. Okay. Jak dobrać dziewuchę? Czyżbym to jednak ja wygrała? Jesteś godnym przeciwnikiem, lodowa królewną. Okej, to zabrzmiało dość sprośnie. Moja pani. Pocałuj Majka, dawaj. Jesteś go dziewczyną. Niech sobie korzystają. Wow, oszczędzaj się na później. Energii mam sporo. Wracamy do schroniska. No Mike wiedział, co robi. Ale to jest tak ładnie, wiesz. Biorąc sobie dziewczynę. W ogóle. Wiesz, ja tu mogę biorąc zostać sobie jazz. Nawet na zawsze, o ile będziemy się cały czas pieścić. Tylko pieścić? Nie, nie tylko. No, tyle, że to zamarzniemy, zanim się porządnie wypieścimy. Tak. Znowu wizyta u psychologa, czy tam psychiatry. Jak się dziś czujemy? Zajebiście się czujemy. Okej. Rozumiem, że od naszej poprzedniej sesji udało ci się pobyć wśród przyjaciół. Tym razem postaramy się zrozumieć powód twojego niepokoju. Weź książkę i przekartkuj. Zobaczysz zestawy obrazów, symboli. Proszę cię o wybranie z każdego zestawu tego obrazu, który najbardziej cię niepokoi. Co ma mnie niepokoić? Mężczyźni, kobiety? Nic mnie nie niepokoi, no ale... Dobra, zobacz... No nie, może te kobiety weźmiemy. Kobieta przebiegła, jest. Dobra. Tłumy. Samoloty. Może tłumy. Cyk. O, lęk wysokości nie, no utonięcie bardziej jednak. Szczury, węże. Kurde, i zaś węże choćby, kurde. Akurat gryzonie mnie nie niepokoją, ale dobra, weźmiemy węże. Noże, broń palna. A noże weźmiemy, no bo... I znowu węże, karaluchy. Nie no, karaluchy. Klauny, strach na wróble. Ja wiem, w sumie nic mnie nie niepokoi, no ale coś musimy wybrać, także weźmiemy, dobra, może tego stracha na wróble. Krwawe flaki, kruki. No, krwawe flaki. A, przestraszyłem cię, przepraszam. Dobrze sobie radzisz. Nie panikuj. Spróbuj nieco przyspieszyć. Jeśli będziesz polegać na instynkcie, to twoje odpowiedzi będą szczere, przez co więcej wyniesiesz z tego ćwiczenia. No dobra. Kruki, pająki.
krwawe flaki, igły. Sam nie wiem. Dobra, weźmiemy igły. Zombie, strach na wróble. Zombie. Dobra, niech jest zombie. Igły psy. Igły. Pieski są fajne. Dobra, lecimy dalej. Igły burze. Już braliśmy igły. Dobra, weźmiemy burzę teraz dla odmiany. To bardzo ciekawe. No. Dziękuję, że odpowiadasz tak sumiennie. Pająki, zombie i burze. To dopiero mieszanka w sam raz na szaloną piątkową noc. Chwila. Po raz kolejny niestety skończył się czas, ale obiecuję, znów pogadamy. Dobra, nara. Poprzednim odcinku. Nie wydaje wam się, że jest odrobinę chamskie. Aj tam, zasłużyła sobie. Tana! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? To tylko małe ja, Johanna! Dobra, mamy podsumowanie. Pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym zimowym wypadzie do Blackwood. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy. Przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie. Muszę znaleźć Sam. No hello. Ktoś tu się z kimś poufala. No i to, że ja trafiłem do tyłu. No, obok Josha, tak się poznaliśmy. Bum. Efekt motyla. Mam wrażenie, że ta góra rośnie przy każdej wspinaczce. Tak? W sumie też tak mam. Jest i Josh. Skomplikowany. Brat Hany i Beth. Rozważny, kochający. Przecież się tu wychowałeś. Tobie powinna się kurczyć. W sumie racja. Postawicie tu kiedyś wreszcie jakieś maszty, co? Zasięg poszedł się walić. Dobra, to by było na tyle w tym odcineczku drugim. Trzeci zaczniemy może odtąd. Od drugiego... partu. Tutaj. To by było na tyle. Trzymajcie się.